pierwszy kraj w Unii Europejskiej otrzymał lekarstwo na wirusa Węgry. Jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej otrzymały lekarstwo na COVID-19 bamlanivimab. Znak zapytania. Węgry jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej otrzymały w środę partię 2400 dawek leku bamlanivimab, stosowanego do leczenia chorych na COVID-19, poinformowała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller na konferencji prasowej online. Mueller powiedziała, że bamlanivimab, który jest produkowany przez amerykańską firmę farmaceutyczną Eli Lilly, stosuje się w początkowej fazie choroby COVID-19. Dyrektor szpitala w południowym Peszcie Istvan Vallinagy oznajmił, że lek ten zawiera antyciała z osocza osób, które wyzdrowiały po przebyciu COVID-19, i może być zażywany 70 dni po zakażeniu, nawet przez pacjentów objętych opieką ambulatoryjną. Kolejne 2800 i 1000 dawek preparatu ma dotrzeć na Węgry w lutym i marcu. Mueller powiedziała, że do tej pory zaszczepiono przeciwko COVID-19 pierwszą dawką prawie 153 tysięcy osób na Węgrzech, a drugą – niemal 18 tysięcy. Rząd Węgier podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących w kraju obostrzeń epidemicznych do 1 marca, oświadczył w czwartek szef kancelarii premiera Gergely Gulyás na konferencji prasowej online. Przedłużymy obowiązujące od listopada przepisy o kolejny miesiąc, do 1 marca, powiedział Gulyás. Dodał, że ponieważ w tym celu potrzebne jest przedłużenie obowiązującego od listopada stanu zagrożenia epidemicznego, rząd wystąpi do parlamentu o jego przedłużenie o 90 dni. Jak podkreślił, w ocenie rządu dzięki wprowadzonym obostrzeniom udało się zastopować i utrzymać w ryzach rozprzestrzenianie się epidemii. Eksperci są zgodni, że jakiekolwiek rozluźnienie restrykcji, przy braku szczepionki prowadziłoby ponownie do fali zakażeń oraz jeszcze większych obostrzeń w przyszłości, oznajmił. Na złagodzenie przepisów będzie szansa w dwóch przypadkach: jeśli rozprzestrzenianie się epidemii jeszcze spowolni i będzie mniej aktywnych infekcji. Drugie rozwiązanie, skuteczne i długoterminowe, to dysponowanie odpowiednią ilością szczepionki, oznajmił. Zapowiedział, że z tego względu rząd będzie w najbliższych tygodniach zabiegać o zdobycie jak największej ilości szczepionek. Jak zaznaczył, dostawy z Unii Europejskiej są bardzo niskie i dlatego potrzeba też innych źródeł. Według jego słów na Węgrzech zaszczepiono dotąd preparatami Pfizera i Moderny nieco ponad 161 tysięcy osób. Węgry zakupiły w zeszłym tygodniu rosyjską szczepionkę Sputnik V w ilości wystarczającej do zaszczepienia miliona osób. Gulyás powiedział, że pierwsza partia dla 300 tysięcy osób ma dotrzeć do kraju do końca stycznia. Na Węgrzech opada druga fala zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 93 chorych na COVID-19 i stwierdzono 1569 nowych infekcji. W sumie od początku pandemii wykryto w kraju ponad 364 infekcje koronawirusem i ponad 12 tysięcy osób zmarło.